Siemanko ludziska, tu Stavros 84, Geek PS3, granie, gadanie ze Stavrosem 84, może w końcu uda się nagrać ten filmik. A jak wiecie, już raz się pojawił, ale został usunięty przeze mnie, no bo słabo było mnie słychać. Teraz już wiem, co jest grane, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko tak, jak ma być. A więc, przedwczoraj jak włączyłem Dead Island, zanim zacząłem grać z Piotrkiem, posprawdzałem sobie, co tu jest, włączyłem dodatki, patrzę, trofea. Zobaczmy, co jest tu zrobione. Jak widzicie, mają zrobione po prawej stronie, w prawym dolnym rogu widzimy 4 złote, 11 srebrnych, 20 brązowych. I mamy napisane, o, tutaj mamy, wiadomo, mamy, sprawdzi się w dżungli, pięknie. Mamy zablokowane, to pewnie podążaj za misją tak zwane. Ale co mi się podobało, o, ukończ wszystkie zadania w grze, 6 z 80. Wszystko jasne, znajdź wszystkie tajne akta konsorcjum, 0 z 9. Mamy ładnie napisane, ile czego mamy zrobić. Jak, ile tego, ile sztuk tego jest do zrobienia. Przynajmniej nikt nie musi się mędzić, szukać, wypatrzeć na jakieś, może ktoś nie chce korzystać z żadnych o, widzimy, zabij 50 zombie mierząc, odcinając albo odstrzeliwując im głowę. Może ktoś nie chce szukać, ile czegoś jest, tylko sam chce znaleźć, ale chce po prostu wiedzieć, ile ma tego znaleźć. Na przykład mamy, o, zabij 100 dopalacza łodzi, 2 ze 100, no trochę jeszcze mamy, ale fajnie to wygląda, fajnie zrobili, pomyśleli ci, co na tym grą pracowali. Mamy wyzwania, jak zobaczycie sobie, tu mamy jedno, świat żywych trupów, zabij jeszcze 250 szwendaczy, nagroda 5000 punktów doświadczenia, poziom 2 z 4, 142 z 250 już zabiliśmy. I mamy ładnie napisane, jak chcemy coś zabić, no nie, to mamy ładnie napisane wszystko, co jest, ile czego jest. A jak wyjdziemy, zobaczycie sobie. Czekajcie, tu ustawię na to nasze pierwsze trofeum, które jest sztukowe, tak zwane. Człowiek sukcesu, 6,80. A wejdźmy tutaj w trofea, jak zobaczycie dobrze. Musi oczywiście najpierw przebiec synchronizację, mam nadzieję, że długo trwać nie będzie. Mi się wydaje, że dla ludzi, którzy grają dla trofeów, polują na nie, to jest dobra rzecz. Wchodzą sobie w grę, widzą, ile czego mają jeszcze zrobić. Nie muszą sobie się męczyć tak naprawdę z szukaniem aż tylu podpowiedzi, bo chociaż wiedzą, aha, na przykład tak jak w FIFA czy w NHL, tyle i tyle do zdobycia mają trofeów. A tu wejdźmy sobie w Dead Island. Sztorm oczywiście już mamy, to jądro też mamy. Człowiek sukcesu, ukończ wszystkie zadania w grze. I nie wiemy nawet, ile tych zadań jest. Czemu tu nie mogłaby być taka notka poniżej 4 z 80, jak widzimy w tle. Albo chociaż żeby było, że wchodzimy w grę, tak jak jest w Dead Island, wchodzimy w grę, trofea, puch, patrzymy, tyle i tyle. I jest gitara i przynajmniej wszystko wiemy. Jak zobaczycie sobie, teraz wam pokażę, chociażby NHL-ek, a nie, God of War, dobra. Trochę tych trofeów jest, się nazbierało. Już, że parę razy nagrywałem, to wiem mniej więcej, co wam chcę pokazać. Mamy tutaj, w ciągu 10 minut mamy dotrzeć do komnaty. No spoko, zagraliśmy grę, przeszliśmy, ale nie wiemy tak naprawdę, ile nam czasu zeszło. A jakby to na przykład pojawiało się, przeszedłeś w 15 minut, co nie? No to wiemy. Dobra, trzeba przyspieszyć, co nie? Przeszliśmy drugi raz, puch, już jest 11 minut. No to już wiemy, a dobra, tutaj muszę uważać na to, przyspieszyć, z tym mniej walczyć. I tak zbijamy do 10 i przynajmniej wiemy, ile jest, ile nam to czasu zajmuje. Czemu nie ma tak, albo w grze, żeby chociaż było. Teraz wam pokażę NHL-a, o co mi chodzi. Najpierw sobie chyba kichnę. No dobra, jeszcze nie. Moment. O, dobra. Widzimy. Kurna, zbiera się. Zbiera się, zbiera i zebrać się może. Ukończmy 30 meczy w lidze hokeja, tak żeby nie otrzymać kary za wyjście, ani żeby ktoś nie wyszedł. No, spoko, fajnie, ale zagraliśmy ileś tam meczy, a dalej nie wiemy, ile z nich nam zaliczyło i czy nie mogłoby być tutaj licznika albo licznika w samej grze, który nam by pokazywał, tyle i tyle już rozegrałeś, tyle i tyle masz przegranych, tyle i tyle brakuje ci do tego danego trofeum. Są jeszcze trofea, tak jak w FIFA było,
nie pamiętam w której, ale było 50 godzin grania, no to jest paranoja. Skąd mam wiedzieć, ile już zagrałem? To może jeszcze coś znajdziemy, jakieś, nie wiem. Sport Champions chyba nie było. A jest, w sumie jest. Nie. Tu jest na pewno. Nie. Zaraz znajdziemy, zaraz wam znajdę, o co mi chodzi. Bo tu mi chodzi. O dobra, mamy chociażby. Sparuj. Zablokuj używając tylko swojej broni. Próbę super ciosów, pojedynka ze wszystkimi 10 przeciekami, walkę gladiatorów. Dowolny tryb pucharu mistrzów. No spoka. Ale czemu nie ma napisane, że na przykład z 7 z 8, z 7 z 10 już mamy? Jakbyśmy grali, albo na przykład w grę włączymy pół zaznaczony jakoś. Jakoś zaznaczone, że już tyle tego pokonaliśmy w taki dany sposób. Tu jest jeszcze jedno. To wiem na pewno. To wiem na pewno. Srebrna gorączka. O, wygraj mecz wszystkimi 10 w każdej dziedzinie. W dowolnym trybie. I zobaczcie sobie, ile tego jest, że musimy zagrać. I czemu na przykład w grę wchodząc nie mogłoby być Ashem, czy jak oni tam, Ken. Kenji. Grałeś i wygrałeś. Co nie grałeś, wygrane. W to. Jest tylko 5 sportów, to nie jest takie chyba trudne. No, przynajmniej tak mi się wydaje, tak więc co sądzicie na coś takiego? Jeśli się zgadzacie, łapka w górę, jeśli się nie zgadzacie, piszcie dlaczego. To mówię, głównie skierowane do ludzi, którzy grają na trofea, bo to głównie o nich chodzi, takie ułatwienie małe. Wydaje mi się, że to mogłoby być pomocne. No, oczywiście zapraszam do dyskusji, do komentowania, lajkowania i subskrypcji mojego kanału. No i zapraszam do kolejnych odcinków z Dead Island. Już fajnie się dzieje, jest co grać i jest ciekawie. Tak więc dzięki.